Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagramy w Gothic 3, którego dawno nie było, ponieważ byłem na IEM-ie i już po imprezie i było zajebiście, w takim wielkim, ogromnym skrócie, po prostu nie mogę. Ta impreza po prostu wygrywa aktualnie wszystkie imprezy, na jakich byłem. No, chyba że jeszcze doliczyć zlot, który byłem w wakacje tam fanów Mass Effect i Dragon Age, który był też zajebisty, także obydwie te imprezy naprawdę się udały. W tym odcinku, moi drodzy, trzeba lecieć do króla. Wiem, że tam się dużo ludzi kłóciło właśnie o to w Vanguardzie. Czy do króla możemy wejść w każdej chwili, czy tylko jak mamy tam chyba 75% reputacji? Zaraz się zresztą okaże, rozwieję wasze wątpliwości i nie będziecie musieli się już dalej kłócić. Tadam! No dobra, zakupiłem sobie nową myszkę. Tak się od razu pochwalę, jakby klikanie było słychać. Jest trochę głośniejsza od mojej poprzedniej. Okej, jesteśmy już przy teleporcie. Myszka dokładniej tutaj, ona jest tak śmiesznie opisana, wręcz ciężko aż przeczytać. Eblu. Jakiś Taser albo Mazer Master of Type R. Wiecie co, nawet nie wiem za bardzo. Jak mogę wam, jeśli chcecie, ktoś by był zainteresowany, to napiszę po prostu pod odcinkiem i tyle. Okej, ja tu już widzę pierwszy kuwerek, który obgrabuję. Fiolka, chleb i piwko. Nie, chleb, pochodnie, fiolka. Fuck. Bez żadnych piw. Markus, siemka. Od tak dawna czekaliśmy na jakiś znak z zewnątrz. Witaj, przy... No hello, co tam? Co się dzieje? O, trochę wolniej muszę zmienić DPI. Miasto ochronną barierą. Król uwięził tu z nami orków. Orkowie przejęli połowę miasta. Potrzebujemy pomocy. Ten ognisty puchar musi trafić do Karypto, najwyższego rangą maga ognia w Zamku Królewskim. No spoko, mam już parę. Ktoś musi się przedrzeć przez część miasta opanowaną przez orków i dotrzeć do zamku. No to fajnie, co się dzieje? Co to za miejsce? To stara miejska świątynia Inosa. Schroniliśmy się tutaj. A teraz jesteśmy tu uwięzieni. Niedobrze, muszę się dostać do króla. Muszę się dostać do króla. Od zamku dzielicie cały garnizon orkowych wojowników. Będzie fajnie. Tylko szaleniec próbowałby się przedrzeć do zamku. Może i nam się uda. Powiedz mi tylko, jak dostać się do zamku. Powiedz mi tylko, jak się dostać do zamku. Kiedy opuścisz świątynię, spójrz na południe. Okej. Te wysokie mury i wieże należą do królewskiego zamku. Ale żeby się tam dostać, musisz się przedrzeć przez opanowane przez orków miasto. No niestety, stolica została podbita. Daj mi ognisty puchar. Daj mi ognisty puchar. Dobrze, ale uważaj na niego. Nie pozwól, w ogóle, żeby ci go odebrać. Koleś daje nam puchar. Niezwykle cenny. Jeszcze na to tak mówi, że jest niezwykle cenny. Ot tak, nawet nas nie znając. No, to w sumie ciekawe. Orkowie mają przewagę liczebną. Można coś z tym zrobić? Orkowie mają przewagę liczebną. Można coś z tym zrobić? Nie możemy nic zrobić. Nie, że się na listach niczym mają kleszcza? Mają dowódców zajmujących najważniejsze pozycje w mieście. Aha, więc jeśli wykończymy dowódców, będzie lepiej. Eliminować, jeśli chcemy mieć jakiekolwiek szanse. Rozumiem, zajmę się. Oczywiście, wszystkie questy biorę, bo to nie wiadomo, kiedy się można pobawić w to. Mam nadzieję, że w posługiwaniu się mieczem jesteś równie dobry, co w gębie przybyszu. Oczywiście. Zajęli największe domy w mieście. Spoko, największe domy. Powodzenia. Trzeba będzie szukać. Mam. Je w jednym kawałku. Okej, dlaczego ogniec puchar jest tak ważny? Dlaczego ten ogień? Mnie pytasz? Wiem, że magowie ognia zupełnie oszalili na punkcie pucharów. Dobrze. Czy ja mogę się modlić? Chram! Mogę się modlić w chramie, ale ile ja mam punktów nauki? Nawet nie wiem. Inosie, elo. Czekaj, jeszcze nie Inosie. Muszę sprawdzić, ile mam punktów nauki. Czekajcie, charakter. Mamy 20 punktów, to co? Może teraz czas trochę dać wytrzymałość, będziemy mogli dłużej biegać. Wytrzymałość. Daj mi wytrzymałość. Ale dziwnie ta wytrzymałość punktów kosztuje. A nie, 5 punktów, a nie, dobrze, wszystko jest okej, już się wystraszyłem, okej. To daj mi tak 40 wytrzymałości, mamy 200 wytrzymałości teraz. I moc życiową? Chyba tak. Daj mi moc życiową, daj mi jeszcze 40 punktów życia. Okej, mamy 370 punktów życia i 200 chyba bieganiska, znaczy się wytrzymałości, więc możemy całkiem szybciej biegać i w ogóle, znaczy dłużej. Oczywiście tutaj są nasi buntownicy, którzy właśnie są w stolicy. Ło, ale mi się zrymowało, niczym chleb z kakao, w ogóle nie wiem co mówię. Dobra, więc tak, to widzicie jest zniszczone wojną miasto. Tutaj są wszędzie orkowie, którzy będą nas mocno bić. Tam są gdzieś mury zamku, na które musimy się dostać. Jestem ciekaw, czy uda mi się jakoś przedrzeć, tak po prostu na takiego po prostu Janusza, że tak będę biegł przed siebie i może się uda. O, ktoś mnie chce już zabić. A, tam panowie z drugiego brzegu chcą mnie zabić. Czekajcie. Zgaduję, że musimy przejść przez tamten most, gdzie oni chcą mnie zabić i w ogóle, dlatego może... Może dachami by się udało? Weź i chycasz? No chycnij, że... Jezu, byś doskoczył na lajcie, a ty takie tutaj robisz głupie rzeczy. No chycaj. Super. Okej, jesteśmy już na dachu. Znowu ktoś mnie rozdrywać na strzępy chce. Oj, 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 prawie wpadłem do jakiejś rozwalonej chaty.
Hej, bezi, 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 bezi. Jestem ich. O mój Boże. O, jestem w chacie. Jakiś tutaj cały. O, jeszcze jakiś magmię tu chcę dorwać. Czekajcie, czy to się szło tam do tego zamku? Chyba tak. No to co? Myślę, że chycanie będzie dobre, żeby tam chycnąć. W sumie mogłem tu się wbić do tej chaty, a wtedy nie będę miał drogi wyjścia. Dobra, F5 i biegniemy. Może się uda dostać. Zobaczymy zresztą, co się stanie, jeśli... Okej, okay, oni chcą mnie tam zbić w ogóle, dlatego ja spadam na dół. Dawaj, 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 bezi, biegaj! Zbiją nas jak nic. Dobra, biegnijmy. Póki możemy, biegnijmy. O mój Boże! Niby ciekawe, z czego dostałem. Po pierwsze się pytam. Po drugie, zaraz zginę, ale trudno. Ej, z czego dostałem? Nawet nie widziałem kawałka sopelka, żeby mnie zamroziło. I zginąłem. Dobra, F9, szybciutko się wczytam. Pierwszy wczyt niestety zawsze najdłużej jakoś się wczytuje gra. Nie lubię tego. No, było tak blisko. Znowu ginę. A, jestem na średnim poziomie trudności. To też dlatego dostałem dość duży dymycz. Muszę się dostać do tego króla jeszcze w tym odcinku, chcę pogadać. No i będziemy musieli powolutku, wolnymi kroczkami oczyszczać to miasto z orków po prostu. A to nie będzie raczej łatwe zadanie. Oni tam mają gdzieś maga. To jest najgorsze. Słyszycie sami, że gdzieś strzela coś do mnie. A skąd on strzela? Czekajcie, no przecież... Nie było tam, że nawet kawałka maga. Czekajcie, a jak zacznę strzelać do nich... Czekajcie. Naciągnę sobie kuszę. Zacznę szczylać. O! Okej, chłopaki zdecydowali się... O, jest szaman, proszę bardzo. O, nie trafiłem na dodatek. O, i wyszedł ten, dowódca. Orków. Okej, dobrze. Ale dowódca niestety chyba nie trafię. O, elitarny wojownik. Wszyscy biegną w moją stronę. Tak mi się wydaje. A ty mnie przestań, co, zabijecie mnie? Super. Ja używam nie tych strzał. Och, mój Boże. Czekajcie. Strzała? Nie, bełty. Ja muszę bełtów używać, bo ja używam tych fajniejszych, lepszych bełtów. Cholera. Okej, jeszcze raz. Trzeba postrzelać, żeby się odczepili ode mnie, by na mnie poszli sobie stąd. No, nie trafiłem na dodatek. Super, jestem świetny. Okej, tego szamana tamtego cwaniaczka trzeba pyknąć. Okej, pykło. Trochę w tamtego szamana. I oni wszyscy gdzieś idą w tamtą stronę. Tak jakby tam było wejście. Tutaj cały czas słyszę, jakby coś do mnie brało, strzelało z magii. Się zastanawiam, cholera, co? A tu jest szaman, ale to nie on. To tutaj mnie coś zamroziło. Nie, no dobra, przebiegłem jakoś. Okej, okay, teraz szybko tutaj. Czy ja mogę się przedostać tym... O ja, udało mi się tymi zgliszczami przedostać. Cześć strażnicy. Dzień dobry, witam was na zamku. Dam, daram, dam, dam. F5. Mam nadzieję, że nie będę musiał żadnej reputacji tu zdobywać, bo chyba się poszczelę, ale zresztą zobaczymy. Witajcie, strażnicy, Kobryn. Dobrze, że jesteś tutaj. Witam, Słyszałem, że z zewnątrz przybył człowiek, który rozbudził nadzieję. To ja. Sądząc po twoim wyglądzie, to zasłużona. Dziękuję. Mam tylko nadzieję, że sytuacja nie jest aż tak beznadziejna, jak twierdzą. Co? Muszę się zobaczyć z królem. Muszę się zobaczyć z królem. Tak, zdecydowanie. O. Ucieszy się na widok śmiałka. Król przybył tu z zewnątrz. Do zamku. Król będzie na ciebie czekał. Tadam! Moi drodzy, możemy do króla iść w każdym praktycznie momencie, więc nie pitolcie. Znaczy ten, kto powiedział, że do króla trzeba iść, gdy ma się tam ileś tam reputacji, kłamczuszył bardzo i teraz widzicie, jesteśmy u króla. Dzień dobry. Jest król, który ma przy sobie artefakt chyba nawet. Więc moi drodzy, oto ten król, którego zastąpimy w przyszłości zapewne. O nie, zespoilerowałem teraz wam w pizdu, ale trudno. Mag ognia, cześć. Pokaż mi swoje towary w ogóle. Podchodzę do maga i mówię, żeby dał mi swoje coś, siarka. Tak, moi drodzy, jest tutaj ten oto cwaniaczek. Jest robar. Witaj, robarze. Masz fajne winiacze. Widzę. Witaj, wybawco. Sława twoich czynów dotarła tu przed tobą. Jak miło. Jak to, wybawco? To przez twoje rozkazy w ogóle znalazłem się za barierą. Jak to, wybawco? Sam Inos do mnie przemówił. Rzekł, że okręt przyniesie nam zbawienie. Aha, okej. Okay. Wysłałem Esmeraldę, a na jej pokładzie przybyłeś ty. O ty, cwaniaku. To przez ciebie w ogóle znalazłem się za tą barierą. To przez twoje Powiemy mu to. W ogóle znalazłem się za barierą. Dzięki czemu mogłeś się przekonać, kim naprawdę jesteś. Ano. To ty pokonałeś Śniącego i Smoki z Kolei. A ty skąd to wiesz? Moi strażnicy jedynie popchnęli cię delikatnie we właściwym kierunku. Aha, no to fajnie. Co trzeba zrobić? Super. Niewątpliwie dokonałeś już Robar, wielu wspaniałych pipa, czynów. Jeśli jednak pragniesz zatriumfować w tej wojnie, musisz dokonać jeszcze więcej. Dużo. Dużo więcej. Dobra, już tutaj mi nie gadaj. Zlecam ci ważną misję. O mój misję. Boże. Jaką?
Orkowie zwyciężyli w tej wojnie tylko dlatego, że sprzymierzyli się z Xardasem. No to grubo. To on dzięki swej mrocznej mocy sprawił, że nasze święte runy stały się nie... Teraz na... Robert jest paladynem, och mój Boże! Albo magiem ognia, ale bardziej paladynem. Czegoś. Chcę, abyś odszukał Xardasa. Dowiedz się, co planuje. W lodowej pustyni on mówił, tak? Chyba coś takiego? Dowiedz się dla Robara, co planuje Xardas. Czego chcę? Czego? Na pewno. Czego? Na pewno. Czego? Na pewno. Zawracaj. Dobra, koniec tego głupiego. No więc widzicie, chwila, questik już wam pokazuje. Dowiedz się dla Robara, co planuje ten cwaniaczek. Czekajcie, zjedziemy tutaj. To on dzięki mocy sprawił, że nasze święte runy stały się schudne. Teraz nakaza rozpoczęcie wykopalisk na pustyni. Szuka czegoś. Chce, aby odszukać Xardasa. Dowiedzieć się, co planuje. Rozumiem. Bezi. Zrozumiał? Okej, okay, odszukaj wszystkie ogniste puchary. Nie, jeden z ognistych pucharów muszę odnieść do jakiegoś maga. Ej, lol, ty jesteś jedynym magiem przecież chyba tutaj. Chociaż zresztą... Co z tego? Idę sobie popatrzeć, co wy tu macie ciekawego. Macie kufer zamknięty, nie chcę tego kufra. Czy macie więcej? Macie jakiś kufer pomarańczowy. Czy ktoś mnie będzie chciał bić za niego? Wcisnę sobie F5 i okradnę. Może będą mieli coś ciekawego. Wiem, że któryś z tych kufrów gdzieś tutaj jest chyba ciężka skrzynia w ogóle. O, proszę bardzo, jakieś różne rzeczy. O, jest kolejny kuferek. Oczywiście ja sobie to grabię wszystko, bo oni tak mnie będą chcieli za to bić chyba. Okej, okay, czy coś jeszcze tutaj jest schowane? Chyba niestety nie. Dobrze. Więc tak, widzicie, musimy odnaleźć Xardasa. Jest to jedyna opcja aktualnie, jaką możemy zrobić. Kufer. Nie, idziemy na górę. Zaraz obczajmy. O, proszę bardzo, tutaj coś mamy. Czy mamy tutaj? Jest skrzynia, metalowy kufer. Otwieraj, Bezi. Złamany. No sam jesteś złamany. Otwieraj. Złamany. No ty kurde, no. Złamany. No. Naprawdę? Ile? O, szlak, zrobimy F5. To niedobrze. No trudno, straciłem 3 wytrychy. Złamany. No nie, sam jesteś złamany. Gratuluję, po 5 wytrychach jesteś mistrzem świata. Dobra, trudno, będę musiał kupić te wytrychy. Muszę pamiętać, żeby kupować te wytrychy od wszystkich, którzy je mają. O Boże, bezi, bezi. W ogóle tutaj przestrzeń niewykorzystana. Ech, to jest nieładne. Właśnie nie lubię w grach, gdy jest jakaś pusta przestrzeń po prostu od tak zrobiona w grze, w jakimś miejscu. Mogliby nawet jakieś beczki czy kufry dać, bo to jednak lepiej zawsze wygląda. O, kufer. Miejmy nadzieję, że Bezi nie powie, że jest złamany. O, Bezi sam na siebie nie nawrzucał tym razem. Kusza, zwykła kusza. To nie chcę. Mam lepszą. Dobrze, więc co, schodzimy na dół. Oczywiście w taki... O, wow, jak śmiesznie wyglądało to może. Jezus, Bezi, co ty robisz? Ale w ogóle nie straciłeś życia. To możemy hejcnąć. Leci. O, teraz straciłeś dość dużo. 7, mam tyle mięsa, że mogę wcinać ile wlezie. Gdzieś była jeszcze jakaś skrzynia tutaj? Czy ja przegapiłem jakieś miejsce? Czekajcie. Tutaj nic. Znaczy tu jest ta skrzynia, ale boję się ją otwierać. Tutaj. A, jeszcze w drugą stronę możemy iść. Chyba tutaj. Taczka! Jezus, taczka! Kto mnie podwiezie? Ej, chłopaki, Robar, chodź, podwieziesz mnie. Zawsze lubiłem jeździć w taczce. No dobra, to był żarcik. Ciężka skrzynia z ekwipunkiem dla wojownika. Właśnie na tą skrzynię mi chyba chodziło. Kusza, pam pam pam, kusza najemnika 140, czyli lepsza. Jakieś różne tu przemiany i tak dalej. Okej, okay, mamy lepszą kuszę, moi drodzy. Znaleźliśmy właśnie w tym momencie. A tą kuszą jest właśnie kusza wojownika, o ile się nie mylę. Ma, nasza miała 130, a teraz będziemy mieli 140. Pyk! Ma taką inną jakby podstawę i zaostrzone końcówki. Czekajcie, pokażę wam jak wygląda. O nie ta, czekajcie, ja tutaj pomyliłem teraz, przepraszam. Ta, kusza. Okej, okay, przerzucam ją na pasek. I tak wygląda. Mniej więcej. O, widzicie, jest taka jakby srebrna, posrebrzana. Okej, przestaje się obijać i biegniemy dalej, bo mnie tutaj już ktoś opiptala. Tu jest wieża. O ja. A co jest na wieży? No, Bezi, biegaj. Masz sprinta lepszego. A, o, to króla. Drugi teleport. Biorę. Dałeś mi. Super. Pulpit. Co na pulpicie? Mój komputer. Ahaha. Dobra, jaki suchar. Nic ciekawego, dobrze. Mamy strażnika, mamy. Krypto, mamy stół alchemiczny, mamy starą skrzynię i do węgardu teleport. Jezus, do króla i do węgardu drugi teleport. O te, czy stara skrzynia obrazi się ktoś na mnie? Nie obrażajcie się. Super, nie obrazili się, mamy jakieś tam różne rzeczy. Okej, okay. Możemy zrobić również sobie jakiś przepis. Jakiś tam, co możemy? Możemy zrobić parę... 20 mikstur, wow, ile ja mam już teraz mikstur? 89, krypto, witaj. Nareszcie jesteś. Elo, elo, łysy człowieczku. Najwyższy rangą mag ognia w tym świecie. Ale jest... O kurde, w tym świecie? Musimy porozmawiać, odkupicielu. W tym świecie?
O mój Boże, to jest najważniejszy mag ognia na świecie. Czego? Niemożliwe. Magia runiczna, której używaliśmy przez... O, no shit, Sherlock, to już wiemy. Zardas pomyślał o wszystkim. Zdradził zakon ognia, a to nie wybaczałem. No, to nie wybaczałem. Zgadzam się. Musimy zbadać starożytną... O, chyba dostałem SMS-a. Jezus, wam pipczało pewnie teraz, przepraszam. Bez pomocy naszych runów. Ojej, ojej. A ty musisz pomóc paladynom w znalezieniu nowych dróg korzystania z magii. Mało mi się to podoba, ale opowiedz mi o strasznej wiedzy. O tej starożytnej wiedzy. Co masz? Artefakty pradawnych rozrzucone są po całym kraju. Musisz znaleźć artefakty, które zawierają w sobie moc i nauczyć się posługiwać tą starą magią. Nie chcę się posługiwać magią. Tym lepiej dla nas. Sprawdź mi, jak opuścić miasto. Dasz ci jakoś? Na moim stole alchemicznym leży kamień. Bezpiecznie opuścisz miasto. Aha. Nie korzystałem z niego sam, ani nie powierzyłem go nikomu innemu. Że wiedziałem, że przyjdziesz. LOL! Bariera? To robił? Ty na pewno robisz barierę, kretynie. Po co to robiłeś? A nie, w sumie dobrze. Nie wolno używać lekkomyślnie. A no, wiemy o tym. Ale cóż, kiedy orkowie zaatakowali miasto, nie mieliśmy wyboru. Aha, no i co? Tak potężne zaklęcie jest niestabilne i nieprzewidywalne. Aha. Przypomnij sobie barierę w górniczej dolinie w Korinis. Wiem, wiem, wiem. To za katastrofa. A no, dość duża. Doskonale wiem, o co ci chodzi. No. To... jak... kiedy zamierzacie usunąć barierę? Dopiero wtedy, gdy orkowie zostaną pokonani, przestaną zagrażać. Aha. Kiedy to nastąpi? Naucz mi czegoś o starej magii, o alchemii. Gdzie jest teraz Xardas? Gdzie jest teraz Xardas? Mów, mów, mów. Wiesz, że jesteśmy odcięci od świata... Odkupicielu? Jeśli w ogóle da się... To ty możesz zrobić. Super. Naucz mi o alchemii. Przekaż mi całą wiedzę magów ognia. Fajnie. Nie mogę pomóc paladynom? Moi bracia z klasztoru w Nordmarze pracują nad pewnym planem. Chcą przywrócić paladynom ich magię za pomocą tak zwanych ognistych pucharów. O, fajnie. Przykro mi, ale nie wiem... Za długo tu siedzę. Istnieje 12 pucharów rozrzuconych po całej krainie. Zabierz je... Aha, dobrze. Paladyn Markus od wielu dni próbuje zdobyć... Paladyn Markus od wielu dni próbuje zdobyć dla ciebie puchar. Ognisty puchar. Markus to lojalny żołnierz. O, super. Nie grzeszy może odwagą, ale można mu zaufać. Mhm. Okej. Okay. Naucz mnie o prostarej, o alchemii. Czego mnie możesz nauczyć? Alchemia, jak produkować ogniste strzały, mikstury many i trwałe mikstury. Nad tym jeszcze pomyślę, bo aktualnie nie mam żadnych punktów. Pokaż mi, co w ogóle masz w sobie. Pancerz paladyna i pancerz szata ognia. O, fajna szata, ale mi się nie przyda, mój drogi. Bo ja bym wolał taką, ale niestety nie dość, że mnie nie stać, to jeszcze mnie... Nie mam mowy. Właśnie, 60% najpierw buntowników. Musisz udowodnić, że jesteś jednym. A, że jesteś godzien, okej. Okay. Biorę na pewno sobie to ze sobą. Dołożę złoto i handlujmy. I zobaczymy, ile mi się uda stworzyć jeszcze. Bo wiem, że brakowało mi fiolek. Tak, i teraz. A, wody! Och, matko! Będę mógł zrobić 21 mikstur, jeśli tylko dorwę wodę. Wodę, masz wodę? Karypto. Wiesz, że jesteś magiem. Ale miałbyś wody trochę? Czekajcie. Romany, wytrzymałości, wino, odtrutka. Guzik! Nie masz wody, jak możesz tego nie mieć? Wiesz, to jest tak podstawowa rzecz. Okej, okay. Możemy oczywiście wyjść stąd, ale moi drodzy, zajmiemy się trochę Vanguardem, w końcu do stolicy, którą wypadałoby jakkolwiek oczyścić z orków. Tych przywódców można zawsze spróbować zabić jakoś. W ogóle wyszedłem drzwiami, wchodzę oknem. Biorę teraz, schodzę po prostu stąd. Ten kufer bym otworzył. Może nikt się nie przyczepi. Zróbmy zapis stały. I tak za chwilę będę musiał kończyć odcinek, ponieważ spieszę się na angielski. Ja chciałem jeszcze ten odcinek wypuścić dla was, zanim pójdę. A muszę jeszcze go zrenderować i tak dalej, więc to może potrwać. Chciałem go zakończyć tak w miarę czas. Kuferek otwieramy. Cyk, okej, skorzystam z wytrycha. Jakieś tam spele, mniejsze, większe, przydadzą się na pewno. Okej, możemy biec. Czy Robar? Robar stał! Dum, 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 dum! Siema, usługujcie mi moje sługi. Czy ktoś ma coś do mnie? Robarze, wysłucham cię. Audiencję musisz najpierw poprosić mnie o wysłuchanie, czy coś tam. O, jest jakiś... A metalowy kufer? Obrażą się na mnie? O, łapy pre... Jedziemy Robara! Yeah! Jedziesz Robar, no, no, no. O mój Boże, on jest mistrzem. A masz Robarze, giń. Dobra, elo, to było głupie. Jezu, za otwarcie skrzyni chcieli mnie... Nie zatłukli za to, że chciałem otworzyć skrzynię. Nie, to było tylko tak dla przetestowania, bo możliwe, że coś tam jest ciekawego. Tą skrzynię można otworzyć jedynie, jeśli jesteśmy po stronie orków i możemy zabić tak jakby króla Robara. Oczywiście nie musimy... on ma chyba jeden z artefaktów Innosa koniecznych do ukończenia gry.
Ale nie musimy go chyba zabijać, możemy po prostu go od niego wyciągnąć tak jakby. Ale jeszcze nie teraz, spokojnie, to jest późniejsze zadanie dla nas. Najpierw najważniejszy jest Xardas, no i oczywiście pomoc buntownikom, jak najbardziej. Dlaczego mnie wczytał tutaj? Sorry gro, ale chyba nie. No raczej, że tutaj się zapisywałem. Ech, gorzej, że szybki zapis wczytuje... że szybki wczyt wczytuje szybki zapis, a nie zapis ostatni, który był wykonany. Chyba tak, no i do dupy. No nic, dobra, wczyta się na szybko. W ogóle jaka muzyka, wow. Jeszcze chyba nie słyszeliśmy tego kawałka. Tutaj, w moim zagrajmy, także możecie sobie posłuchać. Chwilowo, póki się nie wczytam. Wow, brzmi naprawdę dobrze, dobrze. No to co, lećmy jeszcze, zobaczymy co tutaj. Ej, no, przecież przed chwilą... A, dobra, jest zapisane tutaj, kuferek mogę ten otworzyć na lejcie. Hyc, biorę wszystko. O, zmienił się trochę lucik w nim. Trochę chyba gorsze rzeczy. Okej, okay, robar... O, tutaj ile jest tych skrzyń, wow, co to za skrzynie są? Metalowy kufer, tam jest zwyczajna skrzynia, kufer. Niestety nie możemy nic stąd zdobyć. O, tu jest jeszcze jakiś skrzyneczek. Metalowe są, kurde, bardzo fajne fanty muszą tam być, ale niestety. Okej, okay, jest dużo buntowników, jak widzicie. Jest nawet jakiś, który handluje. W czym mogę ci pomóc, obcy? Obcy? Przez tę całą historię z orkami. Jezus, już ktoś miał taki. Moich towarów bynajmniej nie wzrosło. Ktoś miał taki głos może już. Jednak... Okej, okay, pokaż mi co masz. Nie masz wody, masz miecze różne, rubinowe ostrze masz. Gorsze chyba od mojego. Długi miecz, półtorak, mam własny. Dobra, nic żartujesz fajnego. Co, czego ci trzeba? Żartuję. Brakuje nam niemal wszystkiego. Od wielu dni nic nie starcza. Najbardziej potrzebne są moty, piły, wszystko. Okej. Okay. Odbudować. Zorganizuję jego narzędzia. Dobrze. Na początek 10 młotów. Nie pogardzimy też pięcioma piłami. 20 kilofów. Nie patrz tak. To nie rozpętała wojnę. 20 kilofów? Matko boska, ja mam tylko jeden chyba. A czekaj, czekaj, ja mam tutaj dużo rzeczy do handlu. To handluję to, co mam. I zakończę odcinek. Dobra. Handlujemy wszystkim tym. Dobrze, nie będę. Dobra, te półtoraki wszystkie mogę wyprzedać. O matko, ile one są warte. I już. A chciałem zhandlować. O mój Boże, dobra, handluj. Mam 61 kafli, więc ten odcinek muszę zakończyć niestety. Następny obiecuję, że będzie dłuższy. No trudno. Udało nam się dostać do króla, oblukać okolice, przedostać i tak dalej, więc to jest już jakiś postęp. W następnym odcinku pomogę tutaj buntownikom zorganizować przeczy, wybić trochę orków i tak dalej. No ale niestety muszę się z wami pożegnać na dziś. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Mówi Robin Skateboard. Niestety trochę krótszy, no ale cóż. Trzymajcie się. Pa, pa.